Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet, a w dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule, włamimy się na konto mojej Wiecki, którą pewnie większość z was kojarzy. Napiszcie w komentarzach, na kogo konto wejdę. Tu macie listę ostatnich subskrybentów tego kanału, bo ostatnio bardzo dużo ich wlatuje, więc tutaj macie listę. Jeżeli chcecie się pojawić w kolejnym odcinku, to oczywiście wiecie co robić, subskrybować kanał i tak dalej. Zostawcie też łapeczkę w górę na fajne wakacje. W ogóle BSP dodało taką mini akwizację, dodali okno z szybą za 50 tysięcy tylko dla VIP-ów. Troszeczkę drogie, no nie ukrywajmy, no troszeczkę przesadzili z tą ceną. Jeszcze dodatkowo jest dla VIP-ów. Dobra, wylogowujemy się z konta i lecimy. Oczywiście włamy za pozwoleniem, żeby nie było. Szkoda, że jest za pozwoleniem, bo wolałbym wejść bez pytania, no ale nie jestem hakerem, więc niestety musiałem się spytać. I jest oczywiście miły pies, która ma teraz VIP-a, także idealna okazja, żeby nagrać z tego konta odcineczek, bo chyba kupiła na tydzień z tego co wiem, więc póki jest, to możemy korzystać i coś zrobić. Ma bardzo mało diamentów, no kurde, ona chyba nie chce, żebym tego wydawał, także no nie wiem. Ale czy ten nowoczesny wazon by się jej przydał? No nie wiem, widzowie. Ej, róbmy challenge. Patrzcie, mamy tutaj za 5 diamentów nowoczesny wazon, a tu mamy za 10 diamentów. I robimy coś takiego, widzowie. Koło fortuny, które zdecyduje, czy mam kupić za 5 diamencików, czy za 10 diamencików mam kupić wazon. Miły pies by bardzo chciała, żeby to było za 5, ale zobaczymy, co koło fortuny wylosuje. Czy za... Ojoj, no miły pies... Jak mi przykro, niestety za 10 diamentów muszę to kupić. Ajajaj, myślałem, że będzie jednak fajniej, kupię to za 5, ale niestety muszę ci kupić wazon z kwiatem za 10 diamentów. Przepraszam, miły pies, troszeczkę teraz twoje konto ucierpiało. Widzowie, musimy coś jeszcze pomyśleć. Musimy pomyśleć, co tu by kupić. Ja cię kręcę. Ej, właśnie, ona ma VIP-a, nowoczesne okno. Może ona to chciała kupić kiedyś. Dobra, nowoczesne okno za 12 tysięcy bym dał. Albo coś droższego, coś droższego. To mogłoby być, ale to jest akurat brzydkie jakieś. Albo kupimy jej półkę z butami za 20 tysięcy. No myślę, że oby jej się trafiło nowoczesne okno. Koło losuje. Błagam, proszę okno, proszę okno, Nie, no czemu najgorszy wybiera? Nie, no nie z butami. Kurde, chciałem to kupić, bo akurat to jest fajne okno, ale nie, muszę kupić półkę z butami, miły pies. No ja cię kręcę, no nie, no. Myślę, że to się jej w ogóle nie przyda. Dobra, przechodzimy na ścianę, ponieważ miły pies zrobiła dla mnie specjalne wyzwanie. Nie dotknij koloru niebieskiego. Zbudowała to. No ten parku, no szczerze, no trochę się nie postarałaś, miły pies. No mogłaś troszkę więcej zrobić, ale dobra, nieważne. Najważniejszy jest challenge. Zróbmy sobie, nie dotykaj koloru. Tu mamy czerwony, także no to mogę dotykać oczywiście, ale nie mogę dotykać koloru niebieskiego, także lecimy oczywiście. Zobaczmy, co sobie poradzę. No chyba poradzę, bo chyba, że jest tu coś niemożliwego do przejścia, no to wtedy będzie problem. Dobra, ojojoj, o kurde, jak mam teraz tam skoczyć, bo tam jest okno. Ej, patrz na to, mogę to otwierać z tak daleka. Co jest nie tak? Czekajcie, widzowie. Hop, hop, mogę tu? Mogę tu, dobra. Bo chyba to się jak zamyka, to wtedy nie będę mógł przeskoczyć. Także musimy to otwierać, te okna oraz te drzwi. Dobra. Oj, tutaj obramówka niebieska, ale chodziło o klocki oczywiście. Mamy tutaj hagi-wagi, tylko musimy wskoczyć na jego usta, nie na niebieskie, żeby nie było. Teraz na oczka. Mhm. Teraz musimy skoczyć tutaj na ten czerwony portal. O kurde, o co tu chodzi? Ale dym, co się dzieje? A, mogę sobie podejrzeć. Aha, czyli muszę tam. Dobra, spokojnie. Okej. Ło. Dobra, udało się. Okej, omijamy niebieski, to możemy. Omijamy niebieski i kolejny niebieski. I mamy metę niebieską. Kurde, miły pies zrobiła normalnie dla mnie pranka. Ja nie mogę dotknąć niebieskiego. Ale, jeśli to jest meta, no to... No to muszę to przeskoczyć, no nie mam co zrobić, nie muszę przejść ten parkour, no. Dodajmy sobie kilka osób do znajomych, jak ktoś chciał ją zaprosić, przyjąć, to ja to teraz przyjmę troszeczkę. Oj, coś tam źle klikłem. Ale przyjmiemy, co tam? O, widzowie, może rozwalimy jej domek sobie na to, chociaż ona by chyba nie chciała, bo bardzo się starała nad tym domkiem. Wow, rozwalamy jej, o nie, co się dzieje? Ej, mam nadzieję, że da się to cofnąć. Ej, mam nadzieję, że się da. Da się, da się? Da się, dobra. Ja cię kręcę. Da się to cofnąć, bo bym się... Nie! Nie! Widzowie, nie mogę tego już kliknąć dalej. Co się stało? Dom mi rozwaliłem, widzowie. Nie! Nie, ja to chcę cofnąć, ale chyba jak to... Jak wyjdę, to się nie zapiszę, prawda? Błagam, bo... Jak się zapisało, to chyba mnie zniszczy. Wow, widzowie przyszli. Siema!
Siema ludziska, tu coś się w ogóle się stało? Tu Mikalo, serio, o, napiszę tu Mikalo, serio. Ciekawe czy uwierzą, masz pozdrowić widzów. Chyba ci nie chcę, to nie. Jak nie, to nie. Masz to jeszcze kilka sekund, witam pana tutaj. Ona myśli, że miły pies pra... A, dobra, pozdrowiła. Ale pewnie mi nie wierzy i dopiero zobaczy to na odcinku oczywiście. Dobra widzowie, zrobimy jej pranka, zniszczymy to dzieło. Zniszczymy jej kli, jej ulubioną postać z Genshina. I damy jej, uwaga, uwaga, coś mega... mega strasznego, damy jej hagiwagi, bo ona się go boi, widzowie. Ona nie lubi hagiwagi. Dodamy jej takiego hagiwagi. O, zamienimy jej skiny z Genshina na jakieś postacie, nie wiem. Postawiliśmy jej tutaj postacie z Poppy Playtime. Tak, o, czemu by nie. O, i tu mamy też, o, przy łóżku będzie miała jakieś potwory straszne, dobra. Mega potwór, widzowie. Powiem tak, naprawdę, ja się go boję. Nie mogę. I coś tu jeszcze możemy jej dać. O, widzicie jakie fajne ma teraz, naprawdę super. Teraz to na pewno się jej spodoba. Dobra, zapiszemy ten świat. Widzowie, musimy coś usunąć. Musimy coś usunąć, bo tradycji musi być zadość. Zawsze było coś takiego, że usuwałem coś, jakąś jedną rzecz z profilu. Także widzowie, wylosujemy sobie, czy ma to być Blockstar, świat, fabrykat, skórka, czy obraz. Obraz to w sumie nie będę taki niemiły. Blockstar, świat, fabrykat, skórki oraz obraz. Losujemy, co mam jej usunąć, jaką rzecz z danej kategorii. Uwaga, jest to obraz, którego nie chciałem usuwać, ale niestety muszę to zrobić. Koło fortuny wybrało obraz, no to... nie wiem, co mam ci usunąć, wakacje, serduszko, czy może to... To w sumie jest fajne, to w sumie całkiem też, chociaż... tego, a to jest takie średnie, to mogę to usunąć. Chyba nie będzie mi pies zła, że usunę to, bo chyba to najmniej pracy w to wyszło, także. Jeszcze jedno losowanie, uwaga, uwaga, co teraz będzie, to będzie. Ej, co jest z tym? Nie, no nie. Ja nie chciałem usuwać się obrazów, miły pies, ale samo koło decyduje. No to nie wiem, które jest ładniejsze, to czy to? Miły pies, przepraszam, ej, naprawdę, tego nie chciałem zrobić. Teraz nie może być obraz, no bo jak będzie obraz, no to ona się załamie. Nie, nie. Nie, dobra, to koło ustawione, nie, ja tego nie losuję, nie. Nie będę taki, nie... Nie, to koło fortuny jest zepsute. Usuwam ten obraz. Nie, 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 nie. I coś innego musi być. A, Blockstar, okej, myślałem, że skórki. Dobra, co jej tu usunąć? Usuniemy jej na przykład... Co to za skin jakiś? Nie pasuje ci do profilu w ogóle, ja go usuwam. Wakacyjny Mikalo, zrobiła dla mnie parkour, bo chyba tego nie przechodziłem nigdy na odcinku. Oko jakieś dymence, tu są arbuziki, sponce. O, jak dotrwaliście do tego momentu odcinka, napiszcie słoneczko, to będę wiedzieć, że oglądacie odcineczek, więc napiszcie słoneczko i będzie git, dobra. Jest tutaj leżaczki, wakacje i tak dalej. Dobra, drzewka, portale. Co tu jest? Co to ma być, mój pies? O, mogę tam otworzyć te drzwi z daleka? Mogę otworzyć. No i skok do Hagiwagi, yo! Hello moderator, give me star if one rock, please. Co? Jaki moderator? Gdzie jest moderator? Tu jest moderator? To... co jest? Ej, serio, jakiś moderator jest na... Okej. Moderator, zaproś mi jego psa. Jakbym mnie przyjął moderator, to w ogóle nie wiem, co by się stało. I ciekawe teraz, czy to jest prawdziwy moderator, czy to jest po prostu jakiś włamywacz, ktoś się bawi jakimiś cheatami, jakimś, czy to jest serio prawdziwy, nie, no wątpię, to jest prawdziwe, ale... A czy prawdziwe konto to jest moderatora, bo... No, kwiecień 2018, jakiś stary skin tutaj jest, 4 lat, mamy w ogóle jakąś movie star. Także raczej to jest jakiś moderator. O, kupmy jej różowe drzwi, kupmy jej żółte drzwi, kupmy jej punkt początkowy domu sobie, kupmy czerwone drzwi, a niech będzie miała drzwi od koloru do wyboru, dokładnie. Kupmy jej rzeczy w ogóle za VIP, bo ona za chwilę się VIP może skończyć i sobie nie kupi rzeczy, a myślę, że będzie git. No polski flagi nie kupić, ja się kręcę. Miły pies, ajajaj. Lud drugi też jej kupię, bo to jest fajny klocek, tak mi się wydają. O, ten kwiatek kawaii jest mega słodki, to sobie go kupimy. 4 płytki za VIP byśmy sobie kupili. Tylko czemu to się od początku robi? A, bo tu są klocki dla VIP. A, to sobie kupimy neonową twarz taką, co się jest, ma taką animację. Kupimy jej sznur lampek, o, dokładnie. Troszkę już bieda z kasą. Dobra, kupimy jej migotka, bo nie wiem czemu nie masz tego klocka. On jest bardzo dobrym klockiem do skinów.
I dobra, już wystarczy, bo już zaniżyłem mieć konto poniżej 100 tysięcy, także przepraszam ciebie. Tu Mikalo nagrywam, o, napiszemy tak, zobaczymy, czy ktoś uwierzy. Pewnie nikt nie uwierzy i dopiero się może dowiedzą. No chyba każdy mi nie wierzy, wyśmiali tutaj mojego psa, który jest prawdziwym Mikalo X, Mikalo X, także niestety. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach niebawem, także papatki.